tej strony Gazda, miło mi was powitać na gali wręczenia nagród. Przejdźmy od razu do rzeczy, ponieważ czas to nie droga szybkiego ruchu. Pomiędzy Kołyską a Grobem czas to miejsce na zaparkowanie pod słońcem. Co oni mi tu dali? Aha, jest 30 kulek. Jakie są te kulki? Pokaż te kulki. Mam tu takie kulki. Jedna jest otwarta i w ogóle nie wiem dlaczego. Kto to przegrał? Monia z gwiazdka, trudno, no nie wygra. A to się wytnie. Ona miała jedną kulkę tylko, to i tak się nie postarałem. Tak, w jednej kulce może być kilka osób. Aha. Dobra. Losujemy hiper, super, ultra nowoczesny pendrive 16 GB. Kto wygra? Wylosowałem kogoś. I mam go tutaj. Ale żeby były większe emocje, to ja sobie tą kartkę przykleję. W tym momencie rzuci mi druga kamera, teraz taśmy. Okej. Okay. Aha, dobra. Zrobimy dubla rzucenia taśmy. Stresuję się, jak to tak potnę, że ludzie się zesrają. Okej. Okay. Poproszę taśmę. Reżyserka. Przyklejam sobie to do ręki, żeby nie było, że jakieś makłejki robiłem. A teraz losujemy dalsze nagrody. Nie! Nie! Spadło. Teraz losujemy 3 razy skrzynkę pocztową w domenie kaot.pl. Te skrzynki są zarąbiste, bo możecie sobie założyć skrzynkę na przykład Sexy Cipeczka 69, Hamburger z Dywizjonu 303. A na Interi czy na Onecie to już są dawno zajęte. Okej. Okay. To może położę gdzieś tutaj, o. Nikaj! Jest jeszcze tam pamięci w ogóle? Dobra. Czyli Nikaj wygrał skrzynkę pocztową w domenie kaot.pl. A, może tutaj. Teraz losujemy kolejną skrzynkę pocztową, bo mamy 3. W poprzedniej edycji nie mogłem patrzeć, teraz tej edycji mogę patrzeć, ponieważ tak nic nie widać. Dobra, jakąś taką zieloną wziąłem. Drugą osobą, która wygrała skrzynkę pocztową jest... Laurelin. Laurelin wygrała skrzynkę pocztową. Gratulacje. Losujemy trzecią skrzynkę pocztową. Jestem taki podekscytowany, nie wiem czy moje ekscytacje widać. Nie widać mojej ekscytacji. Nie widać. Reżyserka macha, że nie widać mojej ekscytacji. O, znalazłem zamknięcie. To jest bardzo uczciwy konkurs. Pod nadzorem Komisji Kontroli Gier Hazardowych i Losowych. Trzecią osobą, która wygra skrzynkę pocztową. Jest! Haha! Pi! Ale co tu się stało? To są 3 głosy, no właśnie. Pi wygrała skrzynkę pocztową. Następnie losowaliśmy... Ile było doładowań prepaid? A ty pamiętasz ile było? 4 chyba. 7? Dobra, powiedzmy, że były 4, ok? To tak, to Indyla wygrała doładowanie prepaid o wartości 5 zł i Unreal wygrała doładowanie prepaid o wartości 5 zł i mamy jeszcze 2 doładowania prepaid do rozlosowania. Ale gówno. Teraz kolejne doładowanie prepaid albo kolejny zestaw. Chyba zestaw. Edit i Aniulek, kolejne 2 doładowania dla pań. Gratulacje. Ja nie wiem, czy to w ogóle działa. Dobra. Doszliśmy do końca tego zdupionego konkursu. Krzysztof już zupełnie mi nie pomagał. Za mną jest jakiś mostek, który nie wiem, jak się nazywa ten mostek? Ha? Jaki? Jaki mostek to jest? To jest mostek! To jest taki mostek. A ja tu mam zwycięzcę głównej nagrody, czyli głównych nagród. Uwaga, otwieram. Zwyciężczynie pendrive'ów 16-gigabajtowych, niestety mi się nie zakwalifikowała. To byłoby na tyle. Jeżeli podoba ci się ten kanał, forum lub chciałbyś uprawiać ze mną seks, serdecznie zapraszam do wciśnięcia przycisku subskrybuj. Wtedy zarabiam więcej dolarów na swoich durnych filmikach hehe, bo teraz zarabiam 20 centów za 1000 wyświetleń, hech. Serdecznie dziękuję za oglądanie.
Miej tą świadomość, że moja czarna lista zaczyna się, ty kurwo, od twojego nazwiska. Chuj z tobą i twoją żałosną gadką. Wiem, że za pieniądze przespałbyś się z własną matką. Zdejmuję kominiarę. Zresztą tych doładowań i tych pendrive'ów, nie wiem, czy się opłaca teraz o tę taśmę.